Słuchajcie, mordeczki. Temat może wydawać się dość skomplikowany i tajemniczy, ale tak naprawdę jest bardzo prosty: podświadomość. Podświadomość to taka tajemnicza część Twojego umysłu, Twojej głowy, która jest schowana z tyłu za Twoimi plecami. Trochę tak, jak kontemplowaliśmy świadomość i staraliśmy się znaleźć Tą taką ciemną plamę z tyłu głowy, tak żeby uchwycić to, czym jest obserwator, i żeby wyjść poza umysł, poza ego. Podświadomość jest schowana troszeczkę powiedzmy, głębiej. I choć te metafory, tak, z tyłu głębiej, mogą wydawać się dość abstrakcyjne, to bez względu na to, jak to by nie brzmiało, to jest to bardzo proste. Podświadomość. Jest schowana jeszcze bardziej z tyłu. Tak możecie sobie to wyobrazić. Jest schowana jeszcze bardziej z tyłu za świadomością. Powiedzmy tak w kwestii obrazowej. Natomiast świadomość jest troszeczkę, powiedzmy, wyżej, jest w stanie obserwować zawartość podświadomości. Także, gdy trenujemy uważność, gdy trenujemy mindfulness, gdy medytujemy, Jesteśmy w stanie wejść w perspektywę obserwatora, jesteśmy w stanie wejść w perspektywę meta do takiego poziomu, że zaczynamy widzieć coraz bardziej zawartość naszej podświadomości. I jest możliwe dostrzec nawet taką bramę, taką ścianę, taki przesmyk pomiędzy umysłem świadomym a podświadomym. I wydaje się to dość tajemnicze, tak jak powiedziałem wcześniej, ale naprawdę można to w sobie wypracować. I nawet powiem Wam szczerze, ja sam osobiście przez znaczną część mojej drogi duchowej miałem w dupie podświadomość, miałem wywalone na to. Stwierdziłem, że po co ja mam się na tym skupiać, po co ja mam to przepracowywać, przeprogramowywać, jeżeli mogę skupić się tylko na samej świadomości. Rozwinąć swoją uważność i wtedy nie muszę zagłębiać się w swoją podświadomość. Po jakimś czasie szybko zwróciłem uwagę na to, że nie jestem w stanie pominąć podświadomości, bo mimo wszystko mój umysł podświadomy cały czas operuje z tyłu mojej głowy na płaszczyźnie różnych wzorców, uproszczeń, schematów, takich pierwotnych impulsów, i nawet jeżeli próbuję go pominąć, to on i tak jest aktywny w moim życiu. Natomiast poprzez rozwój świadomości stałem się go świadomy na tyle, że procesowanie różnych zmian, które zachodziły u mnie, stawało się coraz prostsze do poziomu, w którym w tej chwili jest to dla mnie mega intuicyjne. Procesowanie zmian, procesowanie programów. Przechodzenie przez różne stany umysłu, od stanu oporu po stan flow, to wszystko stało się dla mnie czymś mega naturalnym. I chciałem dzisiaj poruszyć temat podświadomości troszeczkę z innej perspektywy, troszeczkę w inny sposób, bo zazwyczaj o podświadomości mówi się w kontekście przerabiania traum, przerabiania wzorców, może programowania podświadomości, może w kontekście uwalniania emocji, tak? Tam też, też troszeczkę mamy. Tematów związanych z podświadomością, może wchodzenia w różne wizualizacje, w różne części osobowości, wchodzenie w stan hipnozy, może świadome śnienie. To wszystko ma duży związek z różnymi częściami naszej osobowości, z różnymi częściami naszego ego i ma taki charakter mógłbym powiedzieć metaforyczny, subosobowy. Reprezentacji różnych części nas. Natomiast ja osobiście jestem mega zafascynowany świadomością, więc poruszę tutaj temat podświadomości i od strony świadomości. Gdy obserwujecie swój umysł, gdy wchodzicie w medytację, bardzo czujnie, bardzo uważnie obserwujcie to miejsce, z którego wyrastają wszystkie wasze myśli. Możecie dostrzec, że jest takie miejsce, i jak będziecie bacznie przyglądać się zawartości Waszych umysłów, to zobaczycie ten pierwotny moment zaczynania się każdej jednej myśli. Można stać się świadomym tego pierwotnego procesu wyłaniania się każdej jednej myśli, i to jest niesamowite uczucie. To jest wręcz ekstatyczne doznanie, być tego świadomym. Z początku może być to dziwne, bo gdy zaczynacie medytację, zaczynacie proces obserwacji siebie, możecie doznać depersonalizacji. I objawia się to w ten sposób, że gdy zaczynamy obserwować umysł, nie wiemy, które myśli są prawdziwe i nie wiemy, z czym się zidentyfikować. Nie wiemy, Czego słuchać? Mamy różne myśli w głowie, różne dialogi wewnętrzne, różne części nas próbują się ze sobą skomunikować, i nie wiemy, która część nas jest prawdziwa, nie wiemy, która myśl jest prawdziwa, i zaczynamy budować taki dystans do siebie, do umysłu, i to wywołuje taką częściową depersonalizację. I nie jest to łatwy proces, bo w zależności od tego, ile pracy nad sobą wykonasz, Możesz przejść przez to łatwo i szybko, możesz przejść przez to ciężko i długo. Jeżeli masz dodatkowe jakieś zaburzenia umysłu, to może być to jeszcze cięższe i wtedy jakieś wsparcie zewnętrzne może się przydać. Natomiast jeżeli chcesz przejść przez ten proces sam, będziesz potrzebował ekstremalnej uważności, ekstremalnej delikatności w podejściu do swojego umysłu. Będziesz potrzebował prowadzić dziennik i będziesz potrzebował dużej ilości kontemplacji. Będziesz musiał każdą jedną myśl, każde jedno uczucie, każde jedno doznanie w ciele, każde jedno doznanie oporu, negatywnej emocji, jakiejś traumy. Wszystko będziesz musiał cierpliwie przeprocesować, cierpliwie przekontemplować i odpuścić. I to nie jest. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe, bo zazwyczaj jest tak, że mamy styczność z jakimś doświadczeniem, niekomfortowym doświadczeniem. To doświadczenie wywołuje w nas różne emocje, różne myśli, różne mechanizmy obronne, i gdy zaczynamy się zagłębiać w zawartość naszych umysłów. Odgrzebujemy kolejne rzeczy. Z jednego mechanizmu wypływa kolejny, z jednej myśli wypływa kolejna, z jednej emocji rodzi się pięć następnych. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I grzebanie w umyśle jest o tyle trudne, że gdy poruszamy temat podświadomości, to poruszamy też temat tej części nas, która odpowiada za kreatywność. Podświadomość jest bardzo kreatywna. Tam dochodzi do różnych przemian wewnętrznych, kosmicznych, o których opowiadał m.in. Jung. I nigdy nie jesteśmy w stanie być w 100% pewni, czy to, co pojawia się w naszej podświadomości, jest prawdziwe, czy nie jest urojone, czy nie jest wymyślone, czy nie zostało stworzone. I mówię o tym specjalnie, bo pracując z podświadomością, Człowiek staje się mega wrażliwy na różne teorie psychologiczne, różne teorie duchowe. Staje się podatny na różne urojenia, na fantazje. I trzeba być naprawdę ekstremalnie uważnym, żeby sobie czegoś nie wkręcić, żeby nie uwierzyć w coś, co jest nieprawdą. Trzeba być naprawdę ekstremalnie szczerym przed sobą. Jeżeli masz jakąś intuicję, jeżeli masz jakiś obraz, jeżeli masz jakąś myśl i nie jesteś w 100% pewien, że jest ona oparta na faktach i prawdziwa, to jest nieprawdziwa. Dlatego pracując z umysłem, trzeba być ekstremalnie ostrożnym. Często jest tak, że pracując pod świadomością, Wypływają do naszej świadomości różne przeszłe doświadczenia, różne traumy. Traumy, które zracjonalizowaliśmy, które wyparliśmy różne doświadczenia z dzieciństwa różne obrazy, skojarzenia, sny, projekcje różne cechy, Charakteru, naszej osobowości, które na wczesnym etapie życia zostały odrzucone przez kogoś i próbowaliśmy je zamaskować, wyprać, wyprzeć? Wyprać po prostu jakaś część nas została odrzucona na wczesnym etapie życia. Może rodzice cię nie kochali albo ktoś powiedział ci jakiś toksyczny komentarz w szkole i przestałeś lubić siebie. Może jesteś kreatywny i przestajesz lubić to, że jesteś kreatywny. Albo może masz jakąś inną zdolność, czy w ogóle jakąś cechę charakteru, którą próbujesz usunąć ze świadomości, wyprzeć. Pracując pod świadomością, to będzie tam siedzieć. I to będzie, będzie cię uwierać, będzie cię męczyć. Ja ogólnie, jeżeli chodzi o podświadomość, Jestem minimalistą, to znaczy nie lubię używać zbyt wielu technik, jeżeli chodzi o pra pracę z podświadomością. Ponieważ zbyt dużo technik sprawia, że umysł staje się za bardzo kreatywny i zaczyna sobie wymyślać problemy, które nie istnieją. To jest moje podejście, ktoś może mieć inne. I w porządku. Każdy ma inną osobowość, każdy ma inne cechy charakteru, na każdego może działać inna technika, każdy może spróbować wszystkiego i zobaczyć, co działa na niego najlepiej. W moim przypadku, do pracy z podświadomością, najlepszym narzędziem jest kontemplacja, prowadzenie dziennika i medytacja. Ja Potrzebuję po prostu wybebeszyć całą zawartość swojego umysłu, całą, wszystko co przychodzi mi do głowy. Potrzebuję zweryfikować każde jedno przekonanie, myśl, emocje. Potrzebuję to zrobić często sam, bo jest tego bardzo dużo. I mam tendencję do bycia ekstremalnie kreatywnym. Także gdy zaczynałem tą pracę, prowadząc dziennik, każdego dnia. Robiłem jeden wpis w dzienniku i zapisywałem naprawdę bardzo dużo stron. Po jakimś czasie zacząłem czytać swoje własne wpisy, co tam siedzi w mojej podświadomości. I zrozumiałem, że bardzo dużo rzeczy sobie wymyślam. I nie jestem tego świadomy, po prostu jest jakaś część mojego mózgu, która jest skorelowana z podświadomością i kreatywnością, i dużo rzeczy po prostu wymyślam. I potrzebowałem takiej dokładniejszej pracy nad sobą. I to wcale nie jest trudne. Generalnie wystarczy, że weźmiesz zeszyt do ręki i zaczniesz pisać wszystko, co przychodzi ci do głowy, i przestaniesz się kontrolować. Po prostu przestań się kontrolować. Przestań chodzić ciągle taki napięty i kontrolujący wszystko. Spróbuj wrzucić na luz. Spróbuj się zrelaksować. Jeżeli masz z tym problem, spróbuj treningu, relaksacji, spróbuj medytacji. Spróbuj tego przez tydzień, przez dwa tygodnie. Zrób sobie takie mini wyzwanie. Często jest tak, że jak się zrelaksujemy, to do świadomości zaczynają przychodzić wszystkie treści umysłu, których nie chcemy widzieć, wszystko co siedzi w podświadomości. A tutaj najważniejsze jest to, żeby doprowadzić do takiego stanu, w którym ten opór, ta granica między tym, co świadome i podświadome, żeby. To było jak najcieńsze. Albo w ogóle, żeby nie istniało najlepiej. Wtedy zawartość podświadomości jest widoczna i tak bardzo nie przeszkadza. Tyle się nagadałem o tej podświadomości. Um, może powiem wam też pokrótce, czego się spodziewać, i o co tutaj chodzi. Generalnie to, na czym nam zależy w tej pracy, to jest taki stan świadomości, w którym jesteśmy w pełni zintegrowani z naszym ciałem. Jeżeli masz oczyszczoną podświadomość, nic ci nie siedzi w bani, nic ci tam nie zalega w umyśle, będziesz czuł taką symetryczność ciała, że prawa i lewa strona są takie symetryczne, są takie luźne, lekkie, będziesz czuł ogromną swobodę poruszania się w swoim ciele, będziesz czuł ogromną swobodę w wyrażaniu emocji, będziesz czuł, że masz ogromną gamę emocji, nie tylko Smutek i radość. Będziesz czuł wszystkie emocje. Wszystkie. Podniecenie, ekstazę, ale też żal, może rozpacz, może gniew, może złość. Ehm, może będziesz czuł taką <laughs> subtelną radość, albo błogość, albo stan uniesienia, stan ekscytacji. Będziesz czuł naprawdę bardzo dużą gamę emocji. I nie będziesz miał takiego zgrzytu, że któraś emocja jest zła. Nie będziesz czuł takiego zgrzytu, że któraś emocja wisi na tobie. Na przykład, jeżeli często czujesz smutek i ten smutek wisi, 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 nie możesz się go pozbyć, to jest znak, że tam jest jakieś przekonanie w tobie, jakaś emocja, jakieś uczucie, którego nie przeprocesowałeś. I jak możesz to zrobić? Siądź ze sobą w ciszy i spokoju, jeżeli masz jakąś emocję, czujesz to, zamknij oczy, wsiąknij głęboko w siebie i zadaj sobie pytanie: co mi teraz przeszkadza? Co mi teraz doskwiera? Z czym mam problem? Możesz nawet zadać sobie pytanie, z czym chciałbym porozmawiać sam ze sobą. Ale najważniejsze jest, żebyś posiedział sam sam ze sobą w ciszy w samotności, żebyś się nie rozpraszał mediami społecznościowymi, telewizją, internetem, grami, innymi ludźmi, gadaniem, jedzeniem, narkotykami, pornografią, masturbacją. Nie rozpraszaj się. Siądź z tymi emocjami, które czujesz i porozmawiaj sam ze sobą, porozmawiaj z tymi emocjami. To jest Najprostszy rodzaj rozwoju osobistego, jaki można zrobić. Porozmawiać samemu ze sobą w ciszy, w odcięciu od świata. To jest bardzo ważne, bo każda z tych technik, praktyk duchowych, psychologicznych, to są jakieś schematy, nie? Jakieś różne szablony myślenia. To są często pytania. I one mają nam pomóc w czymś, prawda? Ale jak człowiek się przyzwyczai do ciągłego. Potrzebowania jakichś nowych technik, nowych narzędzi, to nigdy nie wyćwiczy sobie takiej ciekawości, takiej wewnętrznej ciekawości, żeby popatrzeć się samemu na siebie i sobie zaufać, że ja dam radę przeprocesować coś samemu. I to jest moim zdaniem klucz pracy z podświadomością: zaufanie do siebie. Poddanie w... do, do siebie i zaufanie do siebie. Tutaj mówiąc poddanie, mam na myśli relaksację. Taką relaksację związaną z odpuszczeniem umysłu i wejściem głęboko w siebie. Twój umysł będzie wiecznie czymś zajęty, będzie wiecznie czymś rozproszony, będzie miał wiecznie z czymś problem, będzie zawsze szukał czegoś nowego, wiecznie będzie mu się wydawać, wydawało, że jest nie dość dobry, że sam sobie z czymś nie może poradzić. I tutaj w tym procesie najważniejsze jest to, żebyś zbudował sobie taką dyscyplinę w zaufaniu do siebie, do tego, żeby grzebać w swoim umyśle, i żeby dochodzić. Jak ten umysł działa? Co tam jest? Co tam, co tam się dzieje? Jaki mechanizm tobą rządzi? Jaką, jaką masz motywację, jaką masz ukrytą potrzebę? W czym tkwi problem? Z czym sobie nie możesz poradzić? Jakie emocje Cię blokują? Cały czas, cały czas, cały czas możesz stworzyć sobie taki dialog coachingowy w swojej głowie, że będziesz ciągle zadawał sobie pytania. Możesz wykorzystać do tego kontemplację. Możesz sam przekontemplować temat podświadomości. Czym jest podświadomość dla ciebie? Siądź, siądź ze sobą w ciszy, w samotności i zadać sobie pytanie, czym jest podświadomość? Czy ja widzę jakąś podświadomość? Hmm, zamknij oczy. Gdzie, gdzie ona jest? Tutaj? Tu? Tu? Trochę wyżej? Trochę niżej? Skąd wiesz, że masz podświadomość? Skąd, skąd, skąd wiesz? Może to jest tylko koncepcja, może wszyscy kłamią. Nie wiesz tego. I wiecie co? Serce mnie boli, jak często rozmawiam z ludźmi i wymyślają jakieś nowe teorie na temat podświadomości. Ja pytam, skąd to wiesz? A bo ten, ten, ten i ten powiedział. Ale, ale sprawdziłeś? Czy, 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 czy masz to w sobie? Czy, czy to jest prawda? Nie, nie, słuchaj, tak powiedział, tak jest. Przynajmniej nie chcę mi się dawać przykładów, bo Wyobraźnia. Większość tych rzeczy to jest wyobraźnia. Naprawdę, jeżeli miałbym dać światu jeden przekaz w moim życiu, jeden jedyny, nie? tak jakby nie wiem, jakbym miał to w jednym zdaniu wszystko streścić: Jeżeli czegoś nie doświadczyłeś, to to nie jest prawdziwe. I w swoim życiu kieruj się. Tylko i wyłącznie prawdą. I swoją własną kontemplacją. Oczywiście czerp wiedzę z różnych źródeł, ale jeżeli ty nie zapanujesz nad umysłem, jeżeli ty tego nie przetrawisz, ty tego nie przekontemplujesz, ty tego nie ogarniesz, nikt tego nie zrobi. Nikt, nigdy za Ciebie tego nie zrobi. Absolutnie, nigdy. Będziesz wiecznie skazany sam na siebie, w swoim labiryncie, w swojej bani, ze swoimi lękami, ze swoimi słabościami, ze swoimi problemami, żalami, ciągnącą się przeszłością, traumami. To jest na swój sposób. Tak, przerażające, że jesteśmy. Każdy z nas jest pozostawiony sam sobie. Ale z drugiej strony, no, wiecie, no, na tym polega ludzkie życie na tym polega odpowiedzialność na tym polega stawanie się człowiekiem od tej strony, wiecie, boskiej, nie? Bo my cały czas dążymy do boskości. Cały czas, cały czas, cały czas. Niekończący się proces stawania się Bogiem. Stawania się, może Bogiem to przesadzone słowo, ale w tym kontekście, że stawania się kimś, kto jest blisko boskości. Kto, kto jest blisko poznania Boga, świadomości, rzeczywistości, nieskończoności. Jak zwał, tak zwał. Jak ci przeszkadza Bóg, nazwij to sobie inaczej. I podświadomość to jest powiedzmy taka część naszej zwierzęcej natury, która ma swoje automatyzmy, ma swoje reakcje, ma swoje różne schematy funkcjonowania. Ja nie chcę wam dawać gotowych odpowiedzi. Ja chcę, żebyście sami obserwowali siebie, żebyście grzebali w swoich głowach, żebyście się tego nie bali, żebyście sobie zaufali w tym. Nie kierujcie się tym, że ktoś coś tam powiedział, albo ten coś, albo ja coś powiedziałem. Po prostu posiedźcie sami ze sobą. To jest naprawdę niesamowite. To jest, to jest niesamowite, co można odkryć na swój własny temat, próbując studiować samego siebie. Może nawet nie próbując, no. Robimy to, nie? Działamy. Żyjemy i się nie poddajemy. Tak, miśki. E, taka moja motywacyjna pogadajka na temat podświadomości. Myślę, że wiele osób z tego skorzysta. Jeżeli szukacie jakiegoś, powiedzmy, schematu e, pracy z umysłem, zachęcam was do zakupu mojej książki. Myślę, że znajdziecie w niej coś dla siebie. Oczywiście nie naciskam, jakby to nie jest na siłę, nie. To jest, przeczytajcie sobie. Na mojej stronie jest opis mojej książki, są ćwiczenia, wszystko jest wyjaśnione. Zastanówcie się, czy tego potrzebujecie. No, ja dopełniłem wszelakich starań, żeby treść w tej książce przydała się każdemu człowiekowi do pracy nad sobą, żeby ta cegła inspirowała dostawania się lepszą wersją siebie. Sam osobiście każdego dnia pracuję nad sobą. I uważam, że to się nigdy nie kończy, więc... Praca na całe życie. Ja mam na imię Damian. Dzięki Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Zostawcie kciuki w górę, stawcie swoje przemyślunki, udostępnijcie to wideo dalej, niech się niesie po świecie. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt, kupcie książkę. Albo... Dajcie donate'a na patronajcie albo w jakiejkolwiek innej formie. Linki są na dole pod filmem. Widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Elo, buźka.